Z raportem Polska 2030 jest jeszcze jeden taki problem, a mianowicie problem formalny. Tak naprawdę nie wiadomo, jaki jest status tego dokumentu, ponieważ on został przedstawiony przez premiera Tuska, przez ministra Boniego jako niemalże oficjalny dokument rządowy, natomiast on nie został zatwierdzony przez żadną instytucję. Znaczy ten dokument nie został przyjęty przez Radę Ministrów ani inne gremium instytucjonalne, ale można traktować ten dokument jako pewną deklarację programową tego rządu i Platformy Obywatelskiej. A w związku z tym, że w tym dokumencie jest sporo o rynku pracy i o związkach zawodowych, o czym wspominał już także przed chwilą Piotr, tam pojawiają się postulaty dalszej liberalizacji kodeksu pracy i uelastycznienia warunków pracy, uelastycznienia także systemu wynagradzania i wprost jest zapisany postulat przemyślenia na nowo roli związków zawodowych, co należy czytać zapewne jako postulat zmniejszenia wpływu związków zawodowych na stosunki społeczne. To chciałem się zwrócić do Andrzeja Otręby, który jest przewodniczącym Rady Dolnośląskiej OPZZ i on uczestniczy w tych bieżących wydarzeniach i chciałbym poprosić pana Andrzeja o umieszczenie tego raportu Polska 2030 jakby także w tym kontekście bieżącym, ponieważ formacja, która sformułowała ten dokument, także rządzi. Jeszcze nie mamy roku 2030, ale mamy rok 2010. Europa zmaga się z kryzysem, w Polsce rząd także przyjął pewien pakiet kryzysowy, który także trochę osłabił pozycję pracowników. I chciałem właśnie poprosić o komentarz przedstawiciela związków zawodowych na temat i tego raportu właśnie i tego kontekstu bieżącego. Ja bardzo chcę wyrazić uznanie autorom tej książki, że poprosili się o ocenę pomysłu, bo nie wiem, ja przypomnę, że oni to były działa związkowe, więc być może znalazł sposób, żeby to jakoś fajnie niektórzy odbierali, prawda? No, był w środku środowisk pracowniczych, więc pewnie pisał takim językiem, że wydaje się, że to są fajne propozycje. Ja podzielam tezy, większość tez, szczególnie te, które dotyczą rynku pracy, dialogu, praw pracowniczych, którzy autorzy zawarli w tej książce. Ja się z nimi całkowicie zgadzam. Jest całkowitą nieprawdą, że dzisiaj w Polsce pracownik dyktuje warunki. Nigdy tak nie było. Nawet wtedy, kiedy bezrobocie było niskie, zawsze zresztą tak będzie, że pracodawca ma wyższą pozycję niż pracownik. No po to jest, dlatego jest kodeks pracy, żeby go przestrzegał nie pracownik, tylko pracodawca. Po to jest kodeks karny, żeby go przestrzegać, prawda, i tak dalej. Gdyby wszystko działało idealnie, to by nam nie było potrzebne ani prawo pracy, ani inne prawa, które nakładają obowiązki na społeczeństwo. Jest nieprawdą, że dzisiaj pracownik dyktuje, ani wtedy, kiedy, jak już mówiłem, kiedy bezrobocie było bardzo niskie. I co dalej proponują oczywiście i w tym raporcie, a szczególnie znana zapewne wszystkim Komisja Palikota w Sejmie, która pracuje nad usprawnieniem funkcjonowania gospodarki, ułatwieniem działalność zarządzania z tymi firmami. Otóż no oni w tych swoich pomysłach widzą tylko jedną stronę. Jak ułatwić przedsiębiorcy zarządzanie firmą? Pracownika jakby nie było. Gdzieś się tam pojawia, to ten, który tylko żąda, prawda, i oczekuje i wymaga, a przecież on, ten biedny pracodawca, no nie ma szczepu. W ubiegłym tygodniu chyba Rzeczpospolita podała w kryzysie, że 75% polskich przedsiębiorstw osiągnęło lepsze wyniki niż wtedy, niż rok poprzedni. Rentowność około 60% czy 70% też w granicach 60% jest lepsza niż była. Z drugiej strony pokazuje się, szczególnie w firmach, że jest kryzys. Jak mnie związkowcy pytają, teraz jest czas negocjacji płacowych, no mamy rozmawiać o podwyżkach, czy nie mamy, jest kryzys, czy go nie ma.
kryzys jest w telewizorze, jak rząd nie chce nic znać. Natomiast jak chce się pochwalić, to mówi, że jesteśmy tygrysem Europy, prawda? To 1,7% PKB, więc to jest świetnie. Natomiast wy musicie patrzeć przez pryzmat kryzysu w firmie. Otóż wielu przedsiębiorców hasło kryzysu wykorzystuje do tego, że będzie nie ma, nie damy, bo nie ma z czego, prawda? Choć nie jest prawdą. Znam firmy, gdzie pracują w sobotę, w niedzielę i mówią, że jest kryzys. Nie będzie to podwyżki. Nawet w tych firmach, których publicznie się mówi, że osiągnęły wielki zysk i wtedy każde wystąpienie środowisk pracowniczych o podwyżki pokazuje się w tym świetle negatywnym. No, przykładem corocznym jest kombinat miedzi, który osiąga niebotyczne zyski, bo za rok ubiegły kiedyś się ponad 2,5 miliarda, no więc mówią, no pieniądze są. Dlaczego się częścią z tych pieniędzy nie podzielić z pracownikami, którzy wytworzyli ten zysk, prawda? No to od razu myślę, że teksty pewnie sponsorowane albo jakieś inspirowane, że no znowu wyciągają rękę, choć zarabiają po 8 tysięcy. 8 jest średnia, więc zarabiają pewnie od 3 i są tacy, którzy 20 więcej. Więc pokazuje to, że właściwie ten pracownik to o nic się nie powinien upominać. Ani wtedy, kiedy jest dobrze, a tym bardziej, kiedy jest źle. Jak jest dobrze, no to za dużo wymaga, a szczególnie tutaj polityka rządu idzie w tym kierunku i właściciel, czyli minister skarbu, bo on chce te pieniądze zabrać w formie dywidendy i zapełnić dziurę budżetową, o której wszyscy wiemy. I tak jest w tych firmach, które osiągają porządne wyniki. Więc kończąc wątek związany z pozycją pracownika i pracowcy i jakby próbą jakby kolejnego pomniejszenia roli pracownika. Oczywiście to są złe rozwiązania, natomiast siła, myślę, czy kapitał dzisiaj jest tak silny, że znaczy środowiska pracownicze boją się w ogóle czegokolwiek, prawda? Mamy otóż taką sytuację, że każdy się zadawala tym, co ma. A lepiej może siedzieć cicho, bo może nam zabiorą to, co mamy. I to zjawisko jest większe tam, gdzie jest biedny. Czy tam, gdzie jest już taka bieda, że zarabiają minimalną te 1317, to ludzie w ogóle o nic się nie upominają. Bo mogą stracić nawet to. Łatwiej jest tam, gdzie jest stosunkowo dobrze, albo bardzo dobrze. Bo oni wiedzą, że nawet jak trzeba będzie zorganizować protest, strajk, to jeszcze im zostanie wtedy, kiedy im za ten strajk nie zapłacą. W tych środowiskach dobrze zorganizowane i dobrze sytuowane. Oczywiście poprzez to również się próbuje umniejszać rolę związków zawodowych. Wtedy, kiedy cała Europa, a w ogóle przepisy dotyczące praw pracowniczych wynikające z konwencji mopolskiej, że no, siłą i motorem czy też stosunków pracy powinny być umowy zbiorowe. Umowy zbiorowe. To u nas tutaj zgadzam się z tą tezą, że próbuje się właśnie odchodzić od umów zbiorowych na rzecz indywidualnych. I wtedy jest manipulować pracownikami. Absolutnie. Trudniej jest wtedy, jeśli środowiska są razem, jeśli jest jeden regulamin pracy, jeśli jest jeden układ zbiorowy pracy dla zakładu, dla branży. Cała Europa tak funkcjonuje. U nas rozdrobniono to mamy w każdym zakładzie odrębny układ zbiorowy pracy w sytuacji, kiedy w całej Europie są układy ponadzakładowe branżowe. O tyle tam jest łatwiej, że tam pracodawcy są zorganizowani, są stroną. My jako związki zawodowe nie mamy w tych ponadzakładowych strukturach z kim rozmawiać, ponieważ w Polsce występuje kilkadziesiąt, a może kilkaset różnych struktur pracodawczych, a właściwie oni niewiele reprezentują tych wszystkich, musimy powiedzieć, wszystkich pracodawców, zarówno Lewiatan, jak i Konfederacja Pracodawców Prywatnych, jak i BCC, to pewnie zrzeszają garstkę tych przeciwników, w ogóle nie są reprezentatywni. Wprawdzie uznawani są jako reprezentatywni, no bo podają tam, nie wiem, te informacje, zrzeszają pracodawców, ale to jest na pewno mniejszość. I jest oczywiście dla nich łatwiej. Wtedy dla środowisk pracowniczych jest trudniej. Kiedy się wynegocjuje umowę zbiorową dla całej branży, po pierwsze łatwiej to robić jest, bo jest jeden partner, łatwiej ją później pilnować.
rozdrobnienie jest bardzo trudne. A w ogóle odejście od tych umów zbiorowych i przechodzenie na rzecz zawieranych wszystkich przepisów w umowach pracy, no to by była katastrofa. Ja myślę, że do tego nie dojdzie i środowiska pracownicze, choć dzisiaj nie widać tej solidarności. Ja bardzo boleję nad tym i rozmawiamy, co zrobić, że po prostu dzisiaj każdy jakby zamknął się w swoim ogródku, widzi tylko swój interes. Nie ma tej solidarności takiej, że musimy razem. Razem jest bezpieczniej, razem jest łatwiej osiągnąć sukces. To w każdej zbiorowości, jak jest zbiorowość i wspólnie działa, to jest łatwiej.